Tekst Helena Chwierut czyta Helena Fierut. Strach ma wielkie oczy. W niektórych sytuacjach człowiek może bać się za bardzo, a jego strach często umiejscawia się w określonych obiektach, które nie powinny go wywoływać. O zagadnieniach z nim związanych opowiada psycholog Katarzyna Patykiewicz. Skąd się biorą fobie? Nie ma jednoznacznej przyczyny. Ile osób, tyle teorii. Jedne mówią o ewolucji, inne o warunkowaniu klasycznym. Kiedy dziecko przestraszyło się czegoś w dzieciństwie i lęk się zgeneralizował. Osobowość i czynniki środowiskowe mogą też razem wytworzyć zespół sprzyjający powstaniu fobii. Badania stwierdzają, że jeśli któryś z rodziców cierpiało na fobie, to zwiększa się prawdopodobieństwo, że u dziecka również wystąpi. Niekoniecznie chodzi tu o geny, ale przekaz transgeneracyjny, który mówi o sposobach reakcji na sytuacje trudne. Można to porównać do przekazywania tradycji. Istnieje również psychoanalityczna koncepcja lęku, która zakłada, że projektujemy nasz wewnętrzny lęk związany z pewnymi nieprzepracowanymi sprawami na zewnątrz, i boimy się na przykład pająka, a tak naprawdę nie poradziliśmy sobie z czymś, co wydarzyło się dawno temu. Kiedy konieczna jest pomoc specjalisty, Wydaje mi się, że granicą jest kliniczne upośledzenie funkcjonowania, albo moment, kiedy objawy lękowe w sposób obciążający wpływają na samopoczucie. W fobii to nie jej realny obiekt jest zagrażający, ale lęk nim wywoływany. W pewnym momencie dostrzeżemy bardzo duży deficyt jakości życia możliwe nawet, że szybciej niż sama osoba cierpiąca na fobię. Szczególnie w przypadku fobii społecznej, kiedy dotknięci nią nie biorą udziału w jakichś zebraniach, nie jeżdżą na koncerty, nie chodzą do szkoły i wreszcie przestają w ogóle wychodzić z domu. Lęk społeczny rzeczywiście utrudnia funkcjonowanie, chociaż nasilenie u trzech różnych osób może diametralnie się różnić. Rady typu 10 sposobów, jak radzić sobie z wystąpieniami publicznymi, jak pokonać tremę niejednokrotnie nie wystarczają. Jak wygląda proces leczenia? W przypadku głębokich fobii najczęściej stosuje się metody psychoterapii poznawczo-behawioralnej z desensytyzacją bodźca. Konstruowane są sytuacje, w których dana osoba może skonfrontować się ze złagodzoną wersją obiektu swojego strachu. Najpierw są pokazywane zdjęcia czy filmy, zanim fizycznie przybliży się go człowiekowi. Powstały już nawet metody pracy oparte o wirtualną rzeczywistość. Ogólnie rzecz biorąc, wytwarza się schematy zachowań, które mają pomóc w przerwaniu tego błędnego koła lękowego. Czy istnieją fobie przypisane określonej grupie społecznej? Niektóre lęki, nie tylko fobie, występują w określonych kulturach. W południowo-wschodniej Azji, na przykład, występuje lęk przed wchłonięciem członka do jamy brzusznej, u kobiet piersi do klatki piersiowej. Istnieją lęki bardzo specyficzne, zakorzenione na danym obszarze. Niedawno pojawiła się nowa fobia, występująca podobno u 70% nastolatków, lęk przed utratą telefonu komórkowego. Czy to nie jest po prostu uzależnienie? W uzależnieniu człowiek odczuwa przymus korzystania, a po utracie obiektu występuje zespół odstawienny. Jest to realna przyczyna silniejszych emocji. W tej fobii osoba ma telefon ciągle przy sobie, ale towarzyszy jej lęk przed jego utratą, bez realnej przyczyny. Nie musi jednocześnie być uzależniona. Innym rodzajem strachu jest trema. Jak sobie radzić z wystąpieniami publicznymi? Trema często występuje jako synonim słowa stres. Można ją minimalizować poprzez ćwiczenia występowania, pewność przygotowania, doświadczenie. Niektórzy mają swoje niezawodne sposoby, np. wyobrażanie sobie zawstydzonej publiczności w samej bieliznie, co ma na celu ich rozśmieszyć i zdystansować. Innym, występy ułatwiają małe przedmioty, które mogą trzymać w czasie prezentacji. Warto przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że podczas stresu naturalnie pojawiają się zakrzywienia myślenia, wydaje nam się, że wszyscy widzą nasze najdrobniejsze błędy, niedoskonałości. Zatrzymywanie tego typu myśli również pomaga. A techniki relaksacyjne? Jak najbardziej. Dlatego, że zarówno stres, jak i lęk oraz strach powodują fizjologiczne objawy w organizmie. Przyspieszone tętno, suchość w gardle albo ślinotok, czerwone plamy na ciele, trzęsący się głos, ręce, nogi. Uczy się więc pewnych technik, dzięki którym możemy zrelaksować nasze ciało. Pomaga to przerywać błędne koło lub zmniejszyć siłę jego oddziaływania. Stres poprzez wydzielanie się adrenaliny ma z jednej strony wyczulić nas na potencjalne zagrożenie, a z drugiej pobudzić do działania. Sztuką jest nie bronić się przed stresem, ale dobrze go wykorzystać i panować nad sytuacją. Jak wyjaśnić fakt, że niektórych trema rzeczywiście do działania pobudza, a u innych jest wręcz destrukcyjna i obniża jakość wystąpienia? Odpowiada za to optymalna ilość stresu, którą wyznaczają prawa Jerksa Dodsona. Jeśli mamy za łatwe zadanie, poziom stresu będzie niewielki, a efekt działania mało spektakularny. Jeśli zadanie jest za trudne, poziom stresu będzie za wysoki i przez to również marny efekt. Ma tutaj także znaczenie osobowość człowieka. Co ciekawe, osoby z głębokim lękiem społecznym mogą bardzo dobrze występować dzięki wykorzystaniu gry aktorskiej. Jakie są etapy stresu jako procesu? Są trzy: szok, mobilizacja i wyczerpanie. W pierwszej fazie występują te dobrze znane objawy, jak pustka w głowie, przyspieszone bicie serca, śmiech, syndrom ucieczki. W drugiej zaczyna się optymalny poziom pobudzenia do działania. Stres jednak bardzo męczy organizm i to widać w etapie trzecim. Dużo daje wiedza, że tak jest i że to jest normalne. Warto mieć wyćwiczone pewne schematy działania, powtarzanie sobie haseł, spinanie i rozluźnianie mięśni. Głębokie oddechy, podnoszenie języka do zębów w przypadku suchości gardła czysto techniczne sposoby radzenia sobie ze stresem. Ale przede wszystkim powinniśmy być dobrze przygotowani na przeżycie sytuacji stresowej i nie unikać jej, a w trakcie jej trwania nie dać się wytrącić z równowagi. Dobrze wykorzystany stres jest przydatny. Katarzyna Patykiewicz Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o specjalizacji menedżerskiej i interpersonalnej, terapeuta integracji sensorycznej.